Wystawa prezentuje pracę 7 artystów z 4 pokoleń, ale przede wszystkim pokazujemy tu 7 silnych osobowości twórczych. Dzięki tej wystawie możemy też pokazać różne nurty w sztuce i to chyba o to nam najbardziej chodziło, ponieważ zaczynamy od pierwszego pokolenia. Dla Aleksandra Jędrzewskiego, Jadwigi Przerackiej Kazimierz był zawsze niezwykle ważny. Potem przez całe życie tutaj wracali do Kazimierza, pomimo że zamieszkali we Wrocławiu po wojnie. To pierwsze pokolenie reprezentuje malarstwo, które możemy wpisać w ten nurt realistyczny. Oni się wpisują w dyskusję o sztukę w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Aleksander Jędrzejewski należał do Bractwa Świętego Łukasza, ale bardzo różnił się od innych członków Bractwa Świętego Łukasza swoim sposobem malowania, ponieważ rozjaśnił paletę. Widać tam światło. A Jadwiga Przeracka to artystka, która wytworzyła swój własny charakter obrazowania. Bardziej znamy ją z realizacji powojennych, scenograficznych, czy też projektów kostiumów. Kolejne pokolenie, czyli profesor Michał Jędrzejewski, tu pokazuje się w takiej bardzo szerokiej palecie. Chcemy podkreślić, że był współtwórcą sensibilizmu. To nurt niezwykle ważny, ale trochę zapomniany, czy nawet nieznany, który powstał we Wrocławiu jako kontra do socrealizmu. Były to takie działania parateatralne, happeningowe, które miały sposób absurdalny, żartem reagować na rzeczywistość, na to, co się dzieje wokoło. Pan Michał Jędrzejewski nadal tworzy te rysunki. Pokazujemy tu całą serię z ostatnich 2 lat, która właśnie jest znakomitym komentarzem do rzeczywistości, ale takim komentarzem do rzeczywistości, która ma trochę w sobie dowcipu, absurdu, żartu. Syn pana profesora Michała Jędrzejewskiego, profesor Piotr Jędrzejewski, zafascynował się zupełnie innym nurtem w sztuce. Zafascynowały go obiekty ruchome, obiekty kinetyczne. Właściwie zaczynał od rozmontowania zegarka, gdzie ujrzał mechanizm, który go zafascynował. I tą drogą doszedł do tworzenia obiektów kinetycznych, które powstają jako rzeźby ruchome, kinetyczne, jako obiekty artystyczne, które łączą inżynierię ze sztuką, ale każdy z tych obiektów jest indywidualnym dziełem sztuki artysty, który chce pokazać poprzez to, no przede wszystkim ruch, czas, może trochę przemijanie i znowu przeskok w inną rodzaj sztuki, czyli w ceramikę. Renata Wąter-Jędrzejewska postawiła sobie pytanie o nowe możliwości i technologiczne, i dotyczące materiału, z którego może być zrobiona ceramika. To jest też nowe spojrzenie, nie tylko na ceramikę, ale też na sztukę. Pytanie o granice między sztuką a nauką, na ile możemy czerpać z nauki, bo tak naprawdę artyści od XIX wieku czerpali z tej nauki, znakomicie ją wykorzystując. I tu pani Renata Wąter-Jędrzejewska sięga po wydruki 3D, tworzy ceramikę w 3D. To są nowe metody, nowe możliwości, które wkładamy w ten nurt myślenia ekologicznego. Ostatnie pokolenie, Aleksandra Jędrzejewska, zajmuje się ilustracją. Potrafi znakomicie uchwycić rzeczywistość w takim syntetycznym rysunku, bardzo trafnie. Tworzy te rysunki w taki sposób, że mamy skojarzenie z ilustracją międzywojenną, z czego się artystka nie wypiera, ale też tworzy to w sposób niezwykle współczesny, z taką dozą ironii, żartu. I tutaj możemy powiedzieć, że ten żart gdzieś jest obecny w tych pracach, to ich trochę łączy, dlatego że nawet w tych obiektach kinetycznych mamy taki dystans i trochę, jeżeli przeczytamy komentarze, które są na ekspozycji, do każdej z prac, to widzimy, że artysta
patrzy rzeczywistość na te swoje prace trochę z przymrużeniem oka. Wystawa ma też pewnego rodzaju aneks i jest, część tej wystawy znajduje się w innym obiekcie, czyli w kamienicy Celejowskiej, i to jest miejsce, gdzie prezentujemy też wystawę stałą dotyczącą życia artystycznego Kazimierza. I dlatego tam prezentujemy pracę artystów z pierwszego pokolenia, którzy tu przyjeżdżali do Kazimierza na plenery, Aleksandra Jędrzejewskiego i Jadwigi Przeradzkiej, z tego okresu międzywojennego, z ich pobytu w Kazimierzu, ale też z ich pobytu w Łódzku i też z wyjazdów na południe Francji, do m.in. Cannes-sur-Mer, gdzie przebywali w tym miejscu, które właśnie też wiąże się z artystami i pobytami wakacyjnymi artystów. Także ten kontekst wystawy stałej i tej wystawy, tych prac, które tam są pokazywane, jest bardzo ścisły.